I dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym materiale. Ja znowu jestem na Żuławach. Dzisiaj w związku z tym materiał chciałem zrobić, żeby był taki krótszy, taki powiedzmy, jak na mojej zdolności, żeby to był taki szorcik, ponieważ w Kozinach, jak ostatnio przechodziłem przez Koziny, zobaczyłem, że jest początek szlaku czarnego. Jest to początek szlaku domów podcieniowych żuławskich. Ciągnie się on przez odległość 20 km. Od Koźlin do Koszwał. I ja chciałem te domy sobie jeszcze raz zobaczyć. Żuławy pokazywałem na ostatnim materiale, więc nie ma powodu, żebym was ciągnął przez 10-12 godzin marszu i pokazywał, jak to po kolei wygląda. Zapraszam do wcześniejszego materiału, szlak czerwony Motławski. Dzisiaj będzie, jak wspomniałem, forma krótsza. Głównie chcę się skupić na ujęciach tych domów podcieniowych, tak charakterystycznych dla Żuław, które prawie się zakochałem, jak sobie ostatnio o nich czytałem. Więc dzisiaj prawie, że bez gadania, ale... No dobrze, może troszkę skłamałem, może troszkę gadki będzie, ponieważ nie mam ze sobą mapy turystycznej, ponieważ jako, że jestem historykiem, to zobaczyłem, że szlak domów podcieniowych idzie w dużej części przez dawne granice Wolnego Miasta Gdańsk, które istniało od 1920 roku do 1939 roku i tutaj była granica między II Rzeczpospolitą a ziemiami właśnie Wolnego Miasta Gdańska. Więc ja będę szedł sobie, ponieważ mam replikę, więc ja będę sobie szedł za pomocą mapy z Wolnego Miasta Gdańska z okresu II Rzeczpospolitej, dwudziestolecia międzywojennego. I co? Nazwy zamiast polskich będą niemieckie i poczujemy się troszkę, jakbyśmy wrócili, się cofnęli o 100 lat, jakbyśmy się cofnęli o 100 lat do tyłu, ponieważ 1922 to Wolne Miasto Gdańsk istniało już od dwóch lat, od już dobrych dwóch lat.
dotarliśmy do miejscowości Koszwały. Ona się dzisiaj tak nazywa, ale zgodnie z naszym przewodnikiem ona będzie się nazywała troszkę... Ona nazywała się Za Wolnego Miasta Gdańsk, trochę inaczej. Więc przejdźmy do opisu, że zaczynaliśmy w Koźlinach, czyli poprawna nazwa dla Wolnego Miasta Gdańska był Gutland, a szlak kończy się w Godzwalde, czyli w Koszwałach. Znaczy, czyli. Nie znam niemieckiego, więc zakładam, że czyli. Ostatni dom podcieniowy. W tym malowniczym punkcie za nami znajduje się ostatni dom podcieniowy, który dzisiaj chciałem zobaczyć i chciałem też poszukać czarnej kropki, czyli zakończenia szlaku. Więc co się pierwsze trafi? Albo kropka, albo bliżej ten dom podcieniowy w Koszwałach. Chodźmy zobaczyć. Dobra, pora kończyć tego shorta. Chyba będzie krótko, coś mi się chyba nie będzie to podobało. Dom podcieniowy i kropka szczęśliwie znajdują się w jednym miejscu, więc możemy sobie zobaczyć te piękne podcienia. Tutaj podcienie już widać, że są na podmurówce, co oznacza, że jest to trochę późniejszy czas ich budowy, ale dzięki temu filary, słupy nie będą gniły od ziemi. Więc krzywym kole pokazywałem, że słupy wchodziły w ziemię. Tutaj szczęśliwie są na podmurówce. I będziemy kończyli powoli przygodę takim ciach. Szlak 20 km, bardzo monotonny dla pasjonatów domów podcieniowych, jak już tutaj się na Żuławach jest.